Uwaga, możemy grać. Zespół Dolls to jest bardzo ciekawy zespół. Trafili do mnie może trochę przez przypadek. Zainteresowałem się nimi bardzo szybko. Dzisiaj w studio rejestrujemy trzy utwory. Są to utwory pod tytułem Tory, który już pewnie znacie. Czy ktokolwiek słyszał? Następny, czy ktokolwiek słyszał? Mają bardzo żywiołową, charyzmatyczną wokalistkę. Chcę już znać, muszę powiedzieć, gdzie ja jest. Ogólnie dla mnie muzyka to jest wolność. Jeżeli na przykład ja mogę sobie robić co chcę, to się czuję dobrze. A w zespole Dolls czuję się tak, że mogę robić to, co chcę. A zawsze chcę robić to, co chcę. Wszyscy muzycy są bardzo wyraziści. O co mi chodziło? W numerach jest dużo melodii, fajne teksty Pauliny. To jest epka i będzie jedna ballada akustyczna, będą trzy numery z przytupem. Robimy tak, jak czujemy. Nie wiem, czy to jest szybkie, czy to jest wolne. To jest rzecz względna, nie? Trochę muzyki rockowej, trochę popowej, trochę psychodelii. Dużo dźwięków z kosmosu. Opisy dźwięków wydawanych przez Paulinę są bardzo plastyczne. Wyżej jeszcze podbijesz, tak wiesz, żeby te emocje sięgnęły zenitu, żeby to było w jednym takim głośno, Jeszcze nie wiem, jak zabrzmi dźwięk gwiazdy w kałuży, ale podejrzewam, że łącznie z rozwojem tej sesji będę coraz więcej wiedział na ten temat. Czy Paulina odleciała w kosmos w trakcie nagrań? Odleci. Paulina! Paulina, jesteś tam?